Wiesz, ja jestem skowronkiem, więc ja zawsze lubię poranki. Ja bardzo wcześnie wstaję, teraz już może nie tak wcześnie jak kiedyś, ale już nie o 4 rano, już nie o 5, ale o 6 już jestem na nogach. I uwielbiam rano, po prostu jak się dzień rozkręca. Jak byłam studentką, to marzyłam o tym, żeby pracować w teatrze. Ale to chyba też był jakiś taki okres mojego studiowania, kiedy wszyscy o tym marzyliśmy, bo teraz na przykład studenci projektowania zazwyczaj chcą własną markę, moda do noszenia i tak dalej, rzadko kiedy kto myśli o teatrze. Bardzo to lubiłam i sprawiało mi to ogromną frajdę, natomiast w którymś momencie zaczęło mnie już nużyć. Natomiast teatr nie może znużyć, dlatego że tu w ogóle nie ma monotonii. Tu cały czas dzieje się coś innego, cały czas są nowe wyzwania. Poza tym jest większa praca z ludźmi i to w dodatku z ludźmi twórczymi. Wiesz, dobrze, że jeżeli kostiumograf ma od razu wizję, jak to wykonać, ale tak naprawdę może wymyśleć coś i nawet nie wiedzieć, jak to wykonać i tu jest cały sztab ludzi, który będzie myślał za niego, jak to zrobić. Tutaj praca to jest bajka. Wiesz co, do Japonii pojechałam, to była taka niespodzianka od losu po prostu, nigdy nie marzyłam o tym kraju. Dla mnie to ta szkoła to było nieprawdopodobne przeżycie, to było źródło inspiracji największe, jakie w ogóle miałam w życiu. Miałam też ogromne szczęście, że trafiłam na cudowną profesorkę, na Ayumi Onoe, która cały czas mówiła, że jakby muszę, żeby być takim aktywnym twórcą, to zawsze trzeba się otaczać sztuką, trzeba nieustająco mieć kontakt z różnymi dziedzinami sztuki. Wydaje ci się, że w tym momencie tego nie potrzebujesz, ale zobaczysz, że nadejdzie chwila w życiu, kiedy ci tam coś akurat zaświta, kiedy będziesz tego potrzebowała i te rzeczy, które zobaczyłaś w przeszłości, nagle okażą się przydatne. Projektanci mody bardzo często ograniczają się do mody i myślę, że to jest niedobre, ponieważ jakby w którymś momencie może nie tyle kończy im się źródło inspiracji, co po prostu no, przestają być otwarci i ta ich sztuka, to ich tworzenie staje się bardziej ograniczone. Ale to, co też jest fajnego w teatrze, że ja tu znajduję taki spokój też, że bardzo często jak mam jakieś rzeczy do zrobienia, które są rzeczami pozateatralnymi, nie wiem, przygotować się do wykładów czy do czegoś tam innego, to wiesz, nie wracam do domu, gdzie ludzie czegoś ode mnie żądają i oczekują, tylko tutaj już się robi pustka, robi się cisza, już po godzinach, wiesz, nie ma nikogo, jest cisza i spokój, jestem tylko ja i komputer i wiesz, i na przykład piszę wtedy.